Są hitami wśród aut premium i wkrótce będą też łakomymi kąskami na rynku wtórnym. Dzisiaj porównamy dla Was Volvo XC60 i Mercedesa GLC Coupe z dieslami, czyli dwa teoretycznie podobne SUV-y, jednak dedykowane do innej grupy odbiorców. Dokładnie. Sprawdźmy. Tutaj Volvo wypada znacznie lepiej. Volvo trochę kłamie. Jak taki Playboy w sklepie na półce. Za co Mercedes chyba każe sobie płacić. Na początek Mercedes. Co mi o nim powiesz? Przede wszystkim zaznaczę, skąd w ogóle się wziął GLC Coupe, bowiem Mercedes również zapragnął odnieść równie duży sukces z SUV-ami Coupe co BMW, a zatem wprowadził już pod koniec 2014 roku GLE Coupe, a w 2016 roku dołączył do niego mniejszy model w postaci GLC Coupe. Samochód bazuje na podzespołach klasy C W205, a więc poprzedniej generacji. Jest przy tym typowym SUV-em klasy średniej. Wcale nie jest mały, bowiem mierzy 4,73 m długości, a jego rozcałości liczy aż 2873 mm. Dobra, może coś z zewnątrz? Chcesz tu powiedzieć, co tutaj mamy w tym egzemplarzu? Który to jest w ogóle rocznik? Jest to rocznik 2021, jest to egzemplarz już poliftowy, który poznamy m.in. po innych kloszach reflektorów, po innym grillu, który w dodatku z obecnym tutaj pakietem AMG ma charakterystyczne diamentowe wykończenie, wyglądające naprawdę elegancko, które też pasuje do czarnego lakieru. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na niego od boku, przez pryzmat sylwetki, która ma łagodnie opadającą ku tyłowi linię dachu, niczym w autach coupé. Auto charakteryzują też obłości, zaś gdy spojrzymy na tył, mamy tutaj nawiązanie do GLE Coupe w postaci smukłych, rozciągniętych na szerokość reflektorów z chromami, które również zmieniono przy okazji liftingu. Co ciekawe, kamerę cofania ukryto pod logo Mercedesa, co jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, gdyż ona się najzwyczajniej w świecie nie brudzi. Dobra, bagażnik, bo mam tu wersję Coupe, więc ile to ma pojemności? Bagażnik ma 500 litrów pojemności, jest ustawny, lecz jednocześnie o 50 litrów mniejszy niż w standardowym GLC. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, kurde, no próg załadunku jednak trochę wysoko. Trochę wysoko, a sam bagażnik jest dość płytki. Podobnie jak Volvo mamy tu dedykowane przyciski do składania oparć kanapy. Co istotne, uzyskujemy wówczas płaską powierzchnię. I to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o bagażnik. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się bagażnik Volvo. To tak, moje Volvo ma dokładnie 505 litrów pojemności, a więc niecałe 5 litrów więcej niż Mercedes, to tyle co nic. Pierwsze, na co zwracasz uwagę, roletka fajnie się podnosi, tak. Nie uważasz? Minus tej roletki, przemyślane. Sama się nie opuszcza, także no niestety jeśli tego nie zrobisz sam ręcznie, to w czasie jazdy nie widzisz już potem w lusterku wstecznym. Sam bagażnik jest bardzo ładnie wykonany, na co należy zwrócić uwagę, jest naprawdę tutaj wszystko ładnie obite. I ustawny. Tak, jest bardzo ustawny, jest po prostu kwadratowy. Mamy tutaj oczywiście właśnie, o czym już wspomniałeś, możemy złożyć fotele. Wtedy podłoga jest naprawdę płaska. Jeszcze, na co należy zwrócić uwagę, czego teraz nie będziemy widzieć, mamy tunel na narty, czego nie było w Mercedesie. Nie. Także... Tak samo bagażnik, odniosłem wrażenie, że w Mercedesie był płytszy, znacznie płytszy niż Volvo. Tak, próg załadunku też od razu niższy, choć w sumie niewiele. Niemniej punkt dla Volvo, myślę. Zdecydowanie. Dobra, zobaczmy jeszcze z zewnątrz, jak to auto się prezentuje. Z boku Volvo jak to Volvo, klasyczna linia, pudełkowate nadwozie, ale to dobrze, bo dzięki temu mamy dużo miejsca w środku. Moim zdaniem sylwetka Volvo XC62 stanowi też ewolucję trochę poprzednika. Znaczy, z tej perspektywy nawet ciężko go rozróżnić od XC90. Oba auta są w końcu na tej samej płycie zresztą. Wygląda masywnie, a jednocześnie stawia na proste, eleganckie kształty. Tak, dokładnie. Jaki mamy tutaj rozmiar auta? 4,69 m długości, rozstaw osi 2,87, czyli dokładnie takie same jak w Mercedesie. Sama specka nie jest jakaś wybitna. Mamy srebrne lusterka, srebrne listwy. Z drugiej strony jest to ciekawa, dosyć bogata wersja Air Design, dzięki czemu mamy na przykład felgi o ciekawym wzorze, dwukolorowe. Tak, ale z drugiej strony przez to, że jest to Air Design, mamy też minimalnie twardsze zawieszenie. Tak. Pytanie, czy w Volvo potrzebujemy twardsze zawieszenie? Właśnie zapomniałem też dodać, że w Mercedesie GLC Coupe też utwardzono zawieszenie i poprawiono działanie układu kierowniczego względem zwykłego GLC, aby nadać mu taki bardziej dynamiczny charakter. Z przodu duży grill, duże logo Volvo. Kurczę, no auto jest ładne według mnie. Jest ładne, jest eleganckie. Z drugiej strony przód przypomina pozostałe modele Volvo, jak XC90 czy S60. Tak, jest to rocznik 2019, więc jeszcze przedliftowy. No niemniej, jak tak spojrzysz, auto starzeje się z godnością, powiedziałbym. Tak. Jest, nie jak, widać jest jak wino, starzeje się jak wino, z klasą. No tak, w sumie nie wiem, jakbyśmy mieli ocenić z perspektywy wieku, który lepiej wygląda na dzisiejsze czasy. Oba już mają parę lat. Volvo też bym powiedział, ale że Volvo też jest nowszą konstrukcją, jakby nie patrzeć. To co, wnętrze teraz? Dla odmiany Mercedes. Kabina Mercedesa łączy salonkowy charakter i pewien delikatny sportowy sznyt. Mamy m.in. kilka sportowych akcentów, takich jak gruba kierownica z perforowanym wieńcem i spłaszczonym u dołu, aluminiowe nakładki na pedały, aluminiowe listwy na desce rozdzielczej i drzwiach, czy też zegary w głębokich tubach, które naprawdę wyglądają stylowo, są analogowe, czytelne. Taki powiew klasyki typowy dla Mercedesa. Oprócz tego mamy też bardzo wygodne i dobrze wyprofilowane sportowe fotele, które mają elektryczną regulację i podgrzewanie. Przynajmniej częściową elektryczną regulację, bowiem na długość je reguluje manualnie. Wnętrze GLC jest bardziej sportowe niż Volvo, nie uważasz? Volvo jest to bardziej klasyczny wygląd, tutaj faktycznie dzięki tym nawiewom okrągłym, zegarom w tubach i tak dalej, zdecydowanie bardziej sportowo tu jest. Jest też trochę połączeniem takim bardziej nowoczesności i klasyki. Też w wersji po lifcie dodam, że mamy tu do czynienia z najnowszym systemem multimedialnym MBUX Mercedesa, który potem zagościł też do innych modeli. Jest znacznie lepszy niż poprzedni sprzed liftingu, sprzed 2019 roku. Multimedia w Mercedesie oferują znacznie lepszą reakcję na dotyk, lepsze grafiki niż Volvo, więcej funkcji. Tylko trzeba się przyzwyczaić ich obsługi za pomocą gładzika, jak w laptopach. Plusem na pewno jest obecność fizycznych przycisków, skrótów do najważniejszych funkcji, czego nie uświadczymy w Volvo. Na szczęście możemy też korzystać z multimediów klasycznie za pomocą dotyku, bezpośrednio poprzez ekran. Tutaj muszę oddać punkt GLC. Według mnie faktycznie ten system jest lepszy od tego Volvo, ale tutaj należy podkreślić, że mówimy o wersji przedliftingowej, bo multimedia oparte na Google. No, na Google Android Automotive. Tak, i według mnie jest to, w tym momencie jest to lepszy system niż ten. Niemniej przedliftingowy gorszy od tego w Mercedesie tutaj. Chyba rozumiemy, nie? Ja bym powiedział w dużym skrócie, że MBUX jest lepszy od starszych multimediów Volvo XC60, jednak gorszy od poliftowego systemu Google Android z Volvo XC60. W polifcie, tak, dokładnie o to nam chodziło. Co więcej, mamy też klasyczny, fizyczny panel klimatyzacji, przez co ergonomia w Mercedesie wypada dużo lepiej. Trzeba się też przyzwyczaić do dotykowych gładzików na kierownicy. Jeden służy do obsługi komputera pokładowego, drugi zaś do obsługi multimediów. Szczerze mówiąc, pojawiły się one przy okazji liftingu i nie są ani wygodniejsze, ani też mniej wygodne od klasycznych przycisków, więc nie wiem, po co je dali. No tak na marginesie. Sama kierownica jednak jest naprawdę wygodna i ma też fajne takie sportowe manetki do zmiany biegów. A jak według Ciebie wykończenie wnętrza kabiny? Szczerze mówiąc, Mercedes na pierwszy rzut oka wypada korzystnie. Jest tu dużo miękkich elementów. Mamy też bardzo przyjemną drewnianą okładzinę na konsoli środkowej z wyczuwalnymi porami, typowa dla Mercedesa. Jest ona bardzo fajna. I subtelne ilości lakieru Piano Black. Jednak jeśli chodzi o spasowanie poszczególnych elementów, tutaj Volvo wypada znacznie lepiej. Bowiem tylko posłuchajcie, jak nawiewy z plastikowymi obudowami trzeszczą. Jest tu też wiele elementów, które nie są spasowane tak jak przystało na auto premium. Pod tym względem Mercedes wypada gorzej od Volvo. Jednak zaznaczę tutaj, że mamy do czynienia z poprzednią generacją GLC, gdyż od 2022 roku wychodzi nowy GLC, też GLC Coupe od 2023 i ten już ma znacznie lepiej wykończone wnętrze, które nie odbiega od tego, które oferuje Volvo. Jeśli chodzi o wyposażenie, prezentowany egzemplarz GLC Coupe nie jest ani ubogo wyposażony, ani też wypchany po brzegi. Mamy m.in. skórzaną tapicerkę, częściowo elektrycznie regulowane fotele, podgrzewanie foteli, kamerę cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, dwustrefową klimatyzację, tempomat, czy elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Nie mamy natomiast takich elementów jak head-up, jak panoramiczny dach, kamery 360 stopni, wentylacja foteli, czy też monitorowanie martwego pola, co akurat by się przydało. A jakie z tyłu, to już Wojtek Wam opowie. Wiesz co, muszę się przesiąść. Tak, przesiąść się za mnie. Za Ciebie. Ja siedzę tu tak jak, może mam trochę siedzisko za bardzo pochylone. No to nawet tak jeśli masz teraz pochylone, to miejsca tu zdecydowanie nie brakuje. Słuchaj, mam go wystarczająco, mam wystarczająco miejsca na stopy, jest tam dużo miejsca pod fotelem, kolanami nie dotykam do fotela. A jak wyprofilowanie kanapy? Wiesz co, już mogę zdradzić, że jest gorzej wyprofilowana niż Volvo. Bardziej siedzi się tu jak na ławeczce, zdecydowanie. Środkowe miejsce w tym momencie dzięki temu jest wygodniejsze. Tu faktycznie ktoś mógłby jechać w trasę. Volvo raczej średnio, tam kanapa jest wyprofilowana dla dwójki, zdecydowanie. Tak, potwierdzam. Co do miejsca, na nogi już mówiłem, jest ok, nad głową też go nie brakuje, mimo tego, że jest to wersja coupé. Tak, właśnie tak? To jest też zaskakujące i dodam tylko, że to samo dotyczy większego Mercedesa GLC Coupe, którego też niedawno porównywaliśmy właśnie z Range Roverem Sportem, że mimo opadającej linii nadwozia, tam z tyłu naprawdę było całkiem sporo miejsca nad głową. Czyli tak samo jest w mniejszym GLC Coupe. Tak, mamy tutaj też nawiewy, nie mamy żadnych wejść, nie, mamy wejście USB chowane, o proszę. To też nie wiedziałem o tym. Mamy, to bardzo fajnie, gdyż w Volvo ich nie mamy. Mamy tylko zapalniczkę, do której oczywiście można dorobić wejścia, ale to bardzo fajnie, na plus. Jest to wygodna kanapa z tyłu, ale nie jest lepsza niż Volvo, więc może sprawdźmy teraz, jak tam Volvo jest. Pokażę Ci. Bardzo chętnie. No, to jak się siedzi z tyłu? Z tyłu siedzi się wygodniej niż w Mercedesie. Przede wszystkim wynika to z lepszego wyprofilowania kanapy, o czym już wspomniałeś wcześniej. Tradycyjnie dla Volvo mamy nawiewy od klimatyzacji w słupkach B, a nie na konsoli środkowej. W przeciwieństwie do Mercedesa nie świadczymy tutaj wejściu USB, lecz tylko gniazdo 12V. Mamy za to szerszy, wygodniejszy podłokietnik ze schowkiem i z wysuwanymi cup holderami. No dobra, jak ilość miejsca? Ja teraz siedzę ustawiony pod siebie. Ilość miejsca powiedziałbym, że jest co najmniej taka jak w Mercedesie, jeśli nie nawet większa. Na nogi mam tu bardzo dużo miejsca. Na szerokość też go nie brakuje. Nad głową jest porównywalna jak w Mercedesie. A mamy panoramę. Mamy tutaj dach panoramiczny, oczywiście, czego nie było w Mercedesie. Ale tak jak wspomniałeś, środkowe miejsce jest już gorsze, jest wąskie i przede wszystkim gorzej wyprofilowane niż w Mercedesie. Czyli jeśli mówimy o tylnej kanapie, punkt dla Volvo zdecydowanie. Tak. Dobra. Chyba że jedziemy w trójkę, to wtedy dla Mercedesa. No tak. No dobra, co za to mamy z przodu? Po pierwsze, według mnie wnętrze XC60 zdecydowanie bardziej eleganckie niż w Mercedesie. W Mercedesie bardziej sportowe, tutaj spójrz tylko na tą XC60 prezentuje taki charakterystyczny skandynawski minimalizm. Zdecydowanie. Jakościowo jest to naprawdę dobrze. Nie wiem nawet, czy nie lepiej niż w Mercedesie. Jest lepiej niż w Mercedesie przede wszystkim pod kątem spasowania. Porównaj sobie. Tak, ale nawet materiały tak, nawet tak, właśnie. Tak. Kurczę, i to szczotkowane aluminium. Czegokolwiek nie dotniesz, ta listwa. Dbałość tutaj, o detale to też widać. Zwróć uwagę na ten motyw szwedzkiej flagi. Tutaj, na fotelu. Na fotelu, czy na klamrach pasów bezpieczeństwa daty? Nie. Powinny być? O. Nie, XC60 nie ma, to dopiero w nowszych. Z twojej strony? To dopiero w nowszych modelach, tutaj nie ma. Jest na pewno motyw szwedzkiej flagi na fotelu. No dobra, ale jak się siedzi z przodu jeszcze? Już powiedziałeś, jak jest z tyłu, jak jest z przodu. Otóż z przodu jest fantastycznie. O czym niedawno zresztą mówiłem, bo test Volvo XC60 pojawił się na kanale nie tak dawno temu. Fotele są super wygodne. Mamy tutaj regulację tylko półelektryczną, resztę trzeba ustawić z ręki. Tak samo jak w Mercedesie. Tak, ale w Mercedesie chyba pochylanie fotela nawet było elektryczne, tutaj niestety nie. Czyli tutaj jest tylko wysokość. Tylko wysokość w sumie, tak, i lędźwie. Sama pozycja za kierownicą niemniej jest genialna, fotele są genialne, jak już mówiłem ostatnio, są bardzo komfortowe, ale przy tym trzymają na boki, nie są ciasne, wyprofilowanie pod lędźwiami jest też doskonałe, to jest naprawdę, Volvo stworzyło genialne fotele. Nawet bym powiedział lepsze niż w Mercedesie są, mimo że tamte w Mercedesie mi się podobają. Jednak z Volvo to jest klasa sama w sobie. Również mają wysuwane podnóżki, też dobrze wyprofilowane, nawet ta jakość skóry wydaje się być lepsza. Właśnie, niż miałem powiedzieć o materiałach, tutaj jakość skóry też wydaje mi się lepsza, jest to oczywiście subiektywne, ale kurde, no tak są te fotele wykonane, auto jest też używane, ma trochę przebiegu, ale no jakościowo nie, ale jest to dobrze według mnie, naprawdę. Tak, i nie widać trzeszczenia, oznak zużycia, nic nie trzeszczy, plastiki na konsoli środkowej też są dobrej jakości. Dodam tylko, że Mercedes mimo znacznie mniejszego przebiegu już ma gorsze spasowanie, więcej trzasków wydaje niż właśnie Volvo. W przeciwieństwie do Mercedesa mamy tutaj ładnie wkomponowany ekran, który od razu według mnie wygląda lepiej niż ten wystający. Tak, aczkolwiek nieco mniejszy jest, bowiem ma 9 talii przeglądnej, a nie 10 jak w Mercedesie. Tak, ale jest też wystarczający. Nie widać tego. Tak, ładnie wkomponowany pomiędzy nawiewami, które nas tu chłodzą w dzisiejszy dzień, inaczej byśmy nie przeżyli. Sam system, kurczę, wymaga przyzwyczajenia, bo jest jak w żadnym innym aucie, niemniej jak już się przyzwyczaisz, wszystko jest pod ręką. Wystarczy przesunąć w jedną stronę. Trochę w jednym miejscu jest za dużo nagromadzonych, moim zdaniem. Tak, ale są ładnie, wiesz, poukładane. Tutaj wszystko, tak. To są systemy bezpieczeństwa. Tyle ich tutaj mamy. Strasznie dużo, jak to Volvo. Tutaj główne menu, same najważniejsze rzeczy. No a tutaj cała reszta aplikacji. Co fajne, bo owszem, powiedziałeś o tym, że mamy fizyczne sterowanie w Mercedesie. Tutaj przycisków jest mniej, niemniej na przykład sterowanie klimatyzacją. Czy w innym aucie wiesz, żeby było taki wielki suwak? Nie. Właśnie, o to chodzi. Właśnie jak mimo już Szwedzi to zrobili, to zadbali to sensownie, tak, że nawet w czasie jazdy bez problemu jesteś w stanie to sobie ustawić, bo ten suwak jest na pół ekranu. Teraz zdecydowanie niżej. Poniżej mamy pokrętło, bardzo stylowe, do zgłaśniania. No i coś, czego nie ma w Mercedesie, czyli wirtualne wskaźniki, wyświetlacz przed kierowcą, na którym możemy wszystkie najważniejsze funkcje. Ma 12 cali przekątnej. Dokładnie. Kolejna rzecz, której nie ma w Mercedesie, head-up. A jak oceniasz sposób obsługi Volvo? Czy jest on łatwiejszy niż w Mercedesie, czy też bardziej skomplikowany? Wiesz, ja bym powiedział, że Volvo jest bardziej przystępny niż Mercedes. W Mercedesie mimo wszystko masz tą dźwigienkę do obsługi automatu, tak. Musisz też trochę nauczyć tego touchpadu i systemu, jak się go obsługuje. Volvo też akurat systemu, tak, ale mimo wszystko mam wrażenie, że do Volvo jednak wsiadasz i wiesz od razu, co robić. W Mercedesie wymaga to przyzwyczajenia. Nawet za to, jeśli chodzi o Mercedesa, tam masz przyciski, skróty od najważniejszych funkcji fizyczne i przełączniki od klimatyzacji. Tutaj wszystko się odbywa dotykowo. Tak, za to tempomat łatwiej obsługuje się, tak, zdecydowanie Volvo. Potwierdzam. Także no, oba auta nie są idealne pod tym względem, no ale wszystko to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia, umówmy się. Przyzwyczajenia, gustu, co kto woli. To może jeszcze coś o wyposażeniu. Mamy tutaj kamery cofania jak w Mercedesie, czujniki parkowania, lampy LED, podgrzewane fotele, tak, właśnie różnice to jest head-up. Mamy lepsze audio, Harman Kardon, Volvo. Oba samochody mają elektryczne klapy. Tak. Tak. Tutaj mamy panoramę, czego nie ma w Mercedesie. I coś jeszcze? Asystenta martwego pola. No właśnie, asystenta martwego pola Volvo, który bardzo dobrze działa i jest estetyczny, czytelny, a w Mercedesie w ogóle go nie ma. I mamy jeszcze takie bajery jak ten mały plastik do biletu, za co Mercedes chyba każe sobie płacić. Jak każda niemiecka marka brand. Właśnie. No ogólnie jest to bardzo przyjemne wnętrze do bycia w nim. Także auto zdecydowanie na dalekie trasy, można powiedzieć. Zresztą mamy tutaj silnik diesla. To, co łączy Volvo i Mercedesa, jeśli chodzi o kabinę, to masywna konsola środkowa, która też otula kierowcę, tak jak w Mercedesie. Tak, owszem. No dobra, i to by było tyle chyba o wnętrzu. Silnik? To zacznijmy od Mercedesa. Albo nie, dla odmiany od Volvo. Tak więc, mamy tutaj silnik diesla, 2-litrowy, o mocy 190 koni i całe 400 Nm, także bardzo porządna jednostka. Ma podwójne doładowanie? Pojedyncze. Jedno turbo. Samochód waży trochę ponad tonę 800, także jakby powiedziałbym, że idealny silnik do tego modelu. Automat 8-biegowy G-TRONIC. Dokładnie. I napęd na obie osie. Jakie osiągi? 8,4 do setki. akceptowalne, totalnie wystarczające. W sam raz. Czyli mniej więcej, podobnie jak... I tu Cię zaskoczę, bo GLC, mimo że jest słabszy, to oferuje przynajmniej według producenta lepsze osiągi. Ale to przejdziemy do niego i tam Wam opowiem. W GLC mamy do czynienia również z dwulitrowym dieslem. Jest to nowa konstrukcja wprowadzona przy okazji liftingu. Jest to bazowa odmiana tego silnika. W wersji 200D rozwija 163 koni i 360 Nm, czyli o prawie 30 koni mniej niż Volvo. A mimo to przyspieszenie od 0 do setki wynosi równe 8 sekund. Napęd trafia na obie osie za pośrednictwem 9-stopniowej automatycznej przekładni Mercedesa. To jest konstrukcja autorska niemieckiej marki. Myślisz, że te 9 biegów może mieć wpływ właśnie na spalanie? Na spalanie prędzej niż na osiągi, szczerze mówiąc. Z tego, co przejechałem nim trochę, to odniosłem wrażenie, że na papierze osiągi są lepsze niż w rzeczywistości, ale dodam tylko, że nie miałem za bardzo też jak ich sprawdzić, więc musiałbym jeszcze trochę nim powiedzieć, żeby się przekonać o tym. Dobra, bo właśnie o spalaniu powiemy zaraz jeżdżąc, także tak. Który najpierw? Może Mercedes? Możemy Mercedesa. Dobra. Wspomniałem wcześniej o skrzyni biegów, że może wpływać zauważalnie na zużycie paliwa i rzeczywiście średnie spalanie według użytkowników wynosi jakieś 6,4 litra na 100 km, a więc naprawdę niewiele, jak na SUV-a klasy średniej. Jednocześnie na dynamikę nie możemy narzekać, choć czuć, że samochód zestrojony raczej z myślą o komfortowej jeździe, chyba że przełączymy go w tryb sport za pomocą przełącznika. Wówczas reakcja z silnika na dodanie gazu jest znacznie lepsza, gdyż skrzynia otrzymuje jednostkę na wyższych obrotach. Sama przekładnia działa sprawnie, płynnie, choć zdarza jej się niekiedy pogubić. Mam wrażenie, że te 9 biegów to jest trochę za dużo. Nie jest to poziom znany na przykład z przekładni ZF stosowanej przez BMW. Jednak jako całość to wypada naprawdę korzystnie. Czuć podczas jazdy na wybojach, że Mercedes jest usztywniony, że jest dość sztywny. Jednocześnie muszę pochwalić jego układ kierowniczy, który faktycznie jest bezpośredni. Kierownica z grubym wieńcem świetnie leży w dłoniach, fotele dobrze trzymają w zakrętach. Jednocześnie jeździ się dość komfortowo, choć większe dziury są wyzwaniem dla Mercedesa GLC Coupe. Muszę pochwalić też wyciszenie jednostki napędowej, gdyż pracuje ona naprawdę kulturalnie, czego nie można było powiedzieć o silniku 2.1 sprzed liftingu. Jednocześnie jest on lepiej wyciszony niż jednostka z Volvo. Co mogę więcej rzec, podczas jazdy czuć, że mamy do czynienia z samochodem premium. Jeździ się nim po prostu przyjemnie, czujemy się w nim komfortowo, tak jak właśnie ma być w Mercedesie. Podczas jazdy odnoszę wrażenie, że GLC jest takim modelem przejściowym między tymi nowoczesnymi, zaawansowanymi i lepszymi jakościowo Mercedesami, a tymi spadkami jakościowymi, jakie miały miejsce jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jest to już Mercedes reprezentujący nową szkołę, lecz widać po nim upływ czasu już. No owszem, auto jest bardzo przyjemne. Pytanie, czy bardziej przyjemne niż Volvo, jak myślisz? Reasumując, Mercedes przeznaczony jest bardziej dla aktywnych klientów, co przez lata było nie do pomyślenia dla młodszych klientów, zaś Volvo XC60 przeznaczony jest bardziej dla statecznych, starszych klientów, dla dyrektorów, biznesmenów, którzy cenią sobie ponad wszystko komfort i bezpieczeństwo. Zaraz się przekonamy. Nie bądź tego taki pewny. Już kilkoma Volvo XC60 jeździłem, także mam też pewien punkt odniesienia w różnych wersjach. W ofercie Superauto.pl znajdziecie kilkadziesiąt egzemplarzy Mercedesa GLC w różnych wersjach silnikowych i wyposażeniowych. Zarówno mamy w ofercie samochody nowe, jak i używane. Wiele z nich dostaniecie od ręki. Możecie liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności oraz dostawę pod dom. Dostaniecie również kilkadziesiąt egzemplarzy Volvo XC60, zarówno nowych, jak i używanych, w różnych wersjach silnikowych i wyposażeniowych. Wiele samochodów dostaniecie od ręki. Możecie liczyć na spore rabaty, dostawę pod dom, minimum formalności i atrakcyjne finansowanie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, albo raczej w uszy XC60, to tak głośny jest ten silnik. Słychać ewidentnie, że jest to diesel i to raczej taki diesel, powiedziałbym, jak stare dobre 1.9 TDI, a nie nowy diesel segmentu premium, nie uważasz? Zgadza się. Ma znacznie gorszą kulturę pracy niż miało to miejsce w Mercedesie niż jednostka Mercedesa. No do tego stopnia, że powiedziałbym, że nie przystoi trochę ten dźwięk do tego samochodu. Nie przystoi do segmentu premium. Aczkolwiek jest to kwestia słabego wyciszenia komory silnika, bo ten sam problem był z benzynowym XC60. Strasznie było słychać silnik, za to wygłuszenie jakby reszty samochodu, kabina, szyby jest ok. Ogólnie bym powiedział, że jadąc Volvo jest to takie ok auto. Prowadzi się ok, hamulce są ok, aczkolwiek nic więcej. Zawieszenie jest troszeczkę miększe od GLC, aczkolwiek nie są to jakieś duże różnice. Układ kierowniczy jest za to bardziej gumowy, bym powiedział. Daje trochę mniej informacji, co się dzieje z kołami. Aczkolwiek dalej jest to wygodne auto na pewno. No jego charakterystyka prowadzenia jest taka, najlepiej by to ująć, neutralna. Tak, auto jest nieangażujące, nie wywołuje żadnych emocji zdecydowanie. Aczkolwiek, czy to źle? Myślę, że takie właśnie powinno być trochę Volvo. One ma być wygodne na dalekie trasy z dieslem i nieangażujące i takie właśnie jest. Jadąc sobie tutaj za kierownicą, zamiast skupiać się na tym, oczywiście musisz skupiać się na drodze oczywiście, ale zamiast skupiać się, nie wiem, na tym jak to auto jedzie, na jakichś emocjach, braniu ostro zakrętów, płyniesz sobie do przodu, skupiasz się na swoich pasażerach, rozmawiacie, macie miły czas w czasie podróży. Jesteście zrelaksowani. Tak, szczególnie, że właśnie te wnętrze sprzyja temu, żeby być zrelaksowanym. Przynajmniej dopóki nie pojawią się większe dziury. Tutaj już niestety duże felgi dają sobie znać z wersji Air Design. Mimo że samochód nie prowadzi się tak precyzyjnie, jak ma to miejsce w Mercedesie GLC Coupe, to jednak jest dość sztywny. Tak, zdecydowanie oczekiwałbym, że nierówności wybierać będzie trochę łagodniej. Spalanie, bo tutaj warto wspomnieć, Volvo trochę kłamie. Według producenta w cyklu mieszanym powinno palić 5,2, 5,4, o ile dobrze pamiętam. No normą jest raczej 7. Także więcej niż w Mercedesie. Właśnie, to jest więcej niż w Mercedesie, dlatego też pytałem, czy myślisz, że ta skrzynia 9-biegowa może mieć na to wpływ? Na pewno jakiś tam ma wpływ, przy czym też warto wspomnieć o tym, że Mercedes jest bardziej opływowym autem, bo to jest wersja coupe. Prawda. Dwa, że to jednostka Mercedesa jest nowocześniejszą konstrukcją. Kolejna sprawa jest taka, że zestrojenie, podejrzewam, z samej skrzyni biegów jest istotniejsze niż to, ile ona ma biegów, gdyż ta ma 8 biegów, tamta ma 9. W zasadzie różnica teoretycznie nie jest duża, ale tak jak mówię, Mercedes ma nowocześniejszy, bardziej zaawansowany ten układ napędowy i układ przeniesienia napędu, stąd też takie różnice mogą być. Tak, w mieście producent deklaruje 6,4 czy coś koło tego, realnie jest to 8,5, także ponad 2 litry więcej. Co ciekawe, w trasie producent deklaruje coś koło 5 i faktycznie jesteśmy w stanie osiągnąć coś koło 5. Przy zachowaniu zasad tak, jadąc bardzo spokojnie, owszem, bez żadnych szaleństw, ale tak jak mówiliśmy, jakby to absolutnie nie jest auto do szaleń. Zresztą mamy tutaj tryby jazdy do wyboru i nawet wybierając Dynamic nie za wiele się tu dzieje, umówmy się. Także nie, zdecydowanie jest to auto do spokojnych podróży, wrócimy do komfortu. No nie wiem, co jeszcze byś powiedział o tym samochodzie? Coś Cię tutaj urzekło w czasie jazdy specjalnie? Szczerze mówiąc, nie, tak jak mówiłeś, to jest auto w trasy. Na pewno potwierdziłbym to, że fotele są bardzo komfortowe, dobrze wyprofilowane. Powiedziałbym, lepsze fotele są niż w Mercedesie, choć z drugiej strony w Mercedesie trochę lepiej trzymały w zakrętach. Kolejna kwestia, skóra sprawia, czy w ogóle wszelkie materiały to sprawiają wrażenie, lepsze wrażenie sprawiają, bardziej jakościowych niż te zastosowane w Mercedesie. Tak samo wnętrze tutaj nie skrzypi, czego nie można było powiedzieć o kabinie Mercedesa. Tu i tu mamy masywną konsolę środkową, przez co czujemy się tak otuleni przez kokpit. Jest tu taka przytulna, salonkowa atmosfera, typowo skandynawska. Tak, jak mówisz dokładnie. Właśnie Kurczę, gdybym miał podsumować Volvo, wiesz co, powiedziałbym, że Volvo jest jak taki Playboy w sklepie na półce. Okładka jest fajna, ale wiesz, że najlepsze i tak czeka na ciebie wewnątrz, w środku. I to jest chyba najlepsze podsumowanie Volvo. Głównie chodzi tutaj o wnętrze. Niemniej, jeśli mielibyśmy przyznać punkt za ogólnie wrażenia z jazdy i czym jeździ się lepiej, chyba jednak Mercedes minimalnie wygrywa, tak? Aczkolwiek, jak mówiliśmy, są to naprawdę minimalne różnice. To już się sprowadza do preferencji. Czyli co, teraz podjedziemy i chyba podsumujemy już tak statycznie samochód, co nie? To które byśmy wybrali? Szczerze mówiąc, oba samochody są bardzo ciekawe. Jednak do mnie bardziej przemawia sportowy sznyt, charakter i elegancja Mercedesa GLC Coupe, którym też przyjemniej się jeździ. Kurde, powiem ci, że miałem wszystko Volvo. Tak jak powiedzieliśmy, te różnice jednak podczas jazdy są tak minimalne, a wnętrze według mnie jest dużo lepsze. Jednak w tym wnętrzu będę spędzał na więcej czasu. Jednak te skrzypienie we wnętrzu Mercedesa, te plastiki. Zgadza się. Jeśli chodzi o jakość, to właśnie Volvo wygrywa z Mercedesem, co może być dla wielu zaskoczeniem. Ten skandynawski minimalizm, ta stateczność, to nastawienie na komfort i bezpieczeństwo również są naprawdę bardzo sporymi atutami szwedzkiego SUV-a. A zatem o wszystkim decydują jak zawsze preferencje. Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Naprawdę, różnice między tymi oba modelami są tak małe, że to już zależy tylko i wyłącznie od gustu. Zgadza się. Dajcie znać, co wy byście wybrali lub też jakie auto byście chcieli zobaczyć w następnym porównaniu i do zobaczenia.